Otwieram posiedzenie. Pierwszy raz w historii III Rzeczypospolitej mamy do czynienia z sytuacją, gdzie skład Sejmu jest kwestionowany. Co za tym idzie, kwestionowana jest zdolność Sejmu do podejmowania wiążących, legalnych ustaw. Taka sytuacja jest bardzo groźna. Jest tak samo groźna, jak sytuacja, z którą wyszliśmy z poprzedniej kadencji. To znaczy sytuacja, w której wyroki sądów mogą być kwestionowane, bo instytucje sądownicze przez ostatnie 8 lat były kwestionowane. Apeluję do koalicji rządzącej, żebyście nie popełniali tego samego błędu, który popełniał PiS. Nie przenoście destrukcji, która miała miejsce w systemie sądowniczym, na system ustawodawczy. Dlatego, że może być po prostu taka sytuacja za kilka lat, że zmieni się władza i nowa władza przyjdzie i zakwestionuje wszystkie ustawy, które przez najbliższe 4 lata będą przez ten Sejm przyjmowane. Konfederacja zaproponowała, żeby dokonać w takiej sytuacji resetu konstytucyjnego, to znaczy wyzerowania składu instytucji sądowniczych i wyłonienia większością konstytucyjną nowych instytucji zdolnych do tego, żeby rozstrzygnąć spory konstytucyjne, które w tej chwili są po prostu niemożliwe w wiążący sposób do rozstrzygnięcia. Cukru z Ukrainy wpływa w tej chwili 35-krotnie więcej niż wpływało przed wojną. Plantatorzy buraków cukrowych są przerażeni sytuacją, która się dzieje. Podobnie producenci kurczaków. Dlatego oczekuję informacji od ministra rolnictwa, czy będą ograniczenia ilościowe, czy ich nie będzie. Jesteśmy w stałym kontakcie i z Ukrainą, i w stałym kontakcie z Komisją Europejską i oczywiście przedstawimy stosowne rozwiązania w stosownym czasie. I wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego debaty na temat bezprawnego uwięzienia posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz zamachu na prokuraturę. A wasi politycy za korupcję dostają nagrody. Gdzie jest Włodzimierz Karpiński, oskarżony o łapówkarstwo? W europarlamencie, decyzją marszałka Hołowni. Gdzie jest Stanisław Gawłowski, Tomasz Grodzki, Roman Giertych, na których ciążą poważne zarzuty? W parlamencie. To po to wam przejęcie mediów, prokuratury i CBA. O bezkarność wam chodzi. I jeszcze chciałbym serdecznie przywitać panie Barbarę Kamińską i Romę Wąsik. Dziękujemy, że jesteście. My jesteśmy z wami. Może jeszcze nie dziś, może jeszcze nie teraz, ale zwyciężymy. Zwyciężymy. Pan poseł Mirosław Suchoń z wnioskiem przeciwnym. Chciałbym odnieść się do tego, co powiedział pan przewodniczący Błaszczak. Chcę państwa poinformować, że większość z rzeczy, o które pan poseł był uprzejmy zapytać, czy które był uprzejmy podnieść, będzie, jak rozumiem, wyjaśniona w informacji, którą państwo zechcieli złożyć, czy prośbę o tę informację, którą państwo zechcieli złożyć do prezesa Rady Ministrów. Będziemy nad tym procedować w dniu jutrzejszym. Co do pisma pana przewodniczącego, ja się oczywiście bardzo chętnie z nim zapoznam, tak jak z całą korespondencją, która od państwa do mnie trafia i potraktuję ją bardzo poważnie. Co do zapowiedzi wniosku do prokuratury dotyczącego mojego działania, oczywiście bardzo proszę, bardzo chętnie przed wszystkimi organami państwa bardzo precyzyjnie i jasno wyjaśnię, co stało za kolejnymi krokami przeze mnie podejmowanymi. Czy zechcą państwo umożliwić prowadzenie obrad w dalszym ciągu? Czy zechcą państwo umożliwić prowadzenie obrad? Panie pośle, musimy najwyraźniej jeszcze chwilę poczekać.
Szanowni Państwo, pytam po raz trzeci. Czy zechcą Państwo umożliwić prowadzenie obrad? W takim razie ogłaszam przerwę w obradach w związku z niemożliwością prowadzenia obrad, a Konwent Seniorów zapraszam do ciemnego saloniku. Przerwa 10 minut. Słuchając tych głosów, słyszymy, jak PiS z Platformą przelicytowują się w tym, kto z ustawy okołobudżetowej zdobi lepszy worek z prezentami. 3 miliardy. Pani poseł, ma pani absolutnie rację. PiS zadłużał Polskę bez opamiętania. I powiedziałem o tym w swoim wystąpieniu. Natomiast to nie jest powód, żeby Platforma robiła dokładnie to samo. Sytuacja, w której wybierzecie wszystkie absurdalne, pisowskie, na kredyt robione wydatki i programy i nie robicie z tym żadnego porządku i jeszcze ich przelicytowujecie i dodajecie swoje i powiększacie skalę tego zadłużania, powiększacie skalę deficytu budżetowego, to jest sytuacja, w której tak, PiS był zły, a wy jesteście jeszcze gorsi. Jeśli Sienkiewiczowi, pałkownikowi wypada latać z maczugą, to jednak od ministra nauki i szkolnictwa wyższego wymagałoby się pewnej finezji. Wymagałoby się jednak pewnej refleksji, czy pewne rzeczy warto robić, czy nie. To jest kwestia smaku i niech pan minister o tym pomyśli. O co chodzi? O to, żeby na siłę wprowadzać swoje prawo, tak jak je rozumiecie, żeby zamknąć do więzień tych, którzy myślą inaczej, zamknąć telewizję, dać tylko jeden przekaz władzy, ogłupić społeczeństwo i robić to, co robicie w tej chwili. Po prostu już tej hipokryzji waszej nie mogę znieść. 2000 lat temu też wołali, uwolnij go, uwolnij. Wiecie kogo? Nie niewinną osobę wołali uwolnić, tylko Barabasza. I wy jesteście takimi farazeuszami dzisiaj. Dokładnie tak. Wiemy, że w tej sprawie są przynajmniej dwa różne zdania. Bo Lewica takie ma sukcesy w budowaniu mieszkań, że człowiek, który miał za mieszkalnictwo odpowiadać w rządzie, który miał przyjść do rządu, został zablokowany przez premiera Tuska, dlatego że wygłasza inne opinie na temat rynku mieszkaniowego niż Donald Tusk. Pan Kukucki, senator Kukucki, czeka od miesiąca na powołanie. Donald Tusk nie podpisuje tego powołania, ośmiesza Lewicę z nadzieją na to, że nie zrealizują żadnego programu mieszkaniowego, no i później przy wyborach będzie łatwo ich obciążyć tą sytuacją. Dzisiaj wy przejęliście stery, my wam nie ufamy i uważamy, że to jest niebezpieczne z punktu widzenia dobrego rozwoju Polski. Dziękuję za ten komplement. I mamy zdaniem władz NBP-u, Narodowego Banku Polskiego, uniwersalny dokument, dobry na każde czasy i cały świat nam jeszcze tych założeń polityki pieniężnej zazdrości. Pani prezes, która gościła na Komisji Finansów Publicznych, uznała, że one ewoluowały na przestrzeni czasu. Dzięki temu ewoluowaniu na przestrzeni czasu stały się właśnie uniwersalne. No, pomieszała przy tym pani prezes dwa wymiary, czas i przestrzeń. Przy takich założeniach prezes może wszystko, a wydaje mu się, że wszystko jest możliwe. Łatwo mu to przychodzi, łatwo mu to przychodzi, bo przecież wszystko jest możliwe, ale pod warunkiem, że nie wiesz, o czym mówisz. Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu słowami. Nie Bóg stworzył przeszłość i śmierć i cierpienia, lecz ów, co prawar wie, więc nieznośne mu dnie, więc czując złe, chciał odepchnąć wspomnienia. Wiecie kto to? Norwid. Wiecie do kogo? Do was. To, że wtedy Krzysztofa Brejzę, powtórzę, szefa kampanii wyborczej największej siły opozycyjnej wobec PiSu, inwigilowano przez 6 miesięcy podczas trwania tej kampanii wyborczej. Narzędziem inwigilacji totalnej, instalując Pegasusa na jego telefonach ponad 30 razy, usprawiedliwia porównanie tej afery Pegasusa do afery Watergate w latach 70. w Stanach Zjednoczonych. Wreszcie, czy ci, którzy kupili i używali Pegasusa, wiedzieli, że wszystkie dane, które dzięki niemu, przypominam, dzięki narzędziu, które myśleli, że jest niewykrywalne, dlatego go użyli, czy
wiedzieli, że wszystkie te dane natychmiast znajdują się na serwerach w Izraelu. Za państwa czasów było więcej podsłuchów. I to jest dokładnie podane, poparte danymi. Znacznie więcej, nieporównywalnie więcej. I był także, były podobne urządzenia do Pegasusa. Tylko państwo próbujecie upolitycznić całą sprawę. Jesteście gotowi rozbroić służby, byleby tylko osiągnąć cele polityczne. Dam z siebie wszystko, osoba poselska. Myślę, że bardzo istotna, bardzo ważna. Zadajmy sobie takie pytanie, czy ten system jest używany także teraz? Czy być może ten system został używany także nie tak dawno, w momencie, kiedy był atak na pałac pana prezydenta Andrzeja Dudy, kiedy byli aresztowani posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Woś. W kilku dni mamy zamach na polską prokuraturę. Musicie wiedzieć, że jest jeden prokurator krajowy, nazywa się Dariusz Barski. Jeden prokurator krajowy. Ten prokurator krajowy może być odwołany wyłącznie za zgodą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Procedura nie została dochowana. Głosowało 423 posłów, za 408, przeciw 15, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Głosowało 426 posłów, za 241, przeciw 185, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy, przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W głosowaniu wzięło udział 424 posłów, większość bezwzględna 213. Pan Mirosław Wróblewski 240 głosów, pan Jakub Ruszkowski 169, a więc stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów powołał pana Mirosława Wróblewskiego na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zarządza się przeprowadzanie każdorazowej kontroli bezpieczeństwa posła Grzegorza Brauna, wchodzącego do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu w dniach 15-26 stycznia 2024 roku, w tym jego bagażu. Działanie ze wszech miar upokarzające. Niestety nie wszyscy posłowie, a może stety, panie pośle, demolują różne rzeczy w parlamencie, ale nie tylko w parlamencie.